Było ich dwóch. Ubrani na biało. Pojawili się nie wiadomo skąd. Nikt ich nie znał. A sami też się nie przedstawili. Nie argumentowali, nie przekonywali. Podzielili się krótko, jednomyślnie prawdą, w którą wierzyli. Mężowi galilejscy, dlaczego wpatrujecie się w niebo? Ten Chrystus, którego widzieliście wstępującego, on tak samo wstąpi, powróci. Zupełnie jakby mówili, przecież wy znacie prawdę. Wy wiecie, jak jest. Wy wiecie, że to jest prawda. Nas też jest dwóch. Nieważne, skąd jesteśmy, nieważne, z kim jesteśmy. Ojciec Mateusz nas przedstawił, ale to nie ma żadnego znaczenia. Nie znamy większości z was, wy nas nie znacie, ale nie jesteśmy tu wszyscy przypadkiem. My też jesteśmy ubrani na biało. Jest jedna duża różnica między nimi a nami. Oni na pewno byli spokojni, a my jesteśmy strasznie zestresowani. Ale też chcemy podzielić się tylko jedną rzeczą. Nie chcemy wyjaśniać, nie chcemy przekonywać. Chcemy podzielić się tą wiarą, która jest mocno w nas. Tym, w co naprawdę chcemy wierzyć. Chcemy się z wami podzielić taką nadzieją, która już w was jest. To są takie prawdy, które są głęboko w nas ukryte, o których może jakoś zapomnieliśmy, albo w jakiś sposób straciliśmy kontakt z nią, a jednocześnie cały czas ona tam jest. I chcielibyśmy się z wami podzielić właśnie jedną z takich prawd. Może być tak, że nigdy jej sobie nie nazwaliście, że nigdy o niej nie pomyśleliście. Może być tak, że to, co powiemy, będzie dla was bardzo zaskakujące, że jeszcze nie słyszeliście takich rzeczy. A jednocześnie jest to prawda i nadzieja, która już teraz jest w tobie. I tak było w dniu wniebowstąpienia. Kiedy tych dwóch mężów ubranych na biało przyszło i powiedziało, dlaczego patrzycie w górę, to oni chcieli powiedzieć, przecież wy wiecie, co będzie z Jezusem. Przecież on wam powiedział, że odchodzi. Że już inaczej będzie z wami przebywał. Że to się zmieni. I my dzisiaj też chcemy powiedzieć sobie i wam, po co patrzycie w górę? Przecież on powiedział, że będzie inaczej. Przecież on powiedział, że nie będzie na zewnątrz, ale będzie w sercu. Że nie muszę patrzeć w górę, żeby go szukać. Ja muszę patrzeć bardzo blisko, do serca. Bo on tam jest. Bo on tam chce działać. Rafa mówił o wnętrzu. To może zacznijmy od takiego prostego gestu. Weź rękę i połóż ją na sercu. Serio. Czujesz, jak bije? Moje bije mocno. Jak nie bije, to wtedy trzeba szybko pójść do namiotu medycznego. To bijące serce to jest twoje życie. I zabawna rzecz z tym sercem, zabawna rzecz z tym życiem, że ono bije, ono żyje nie dlatego, że o to poprosiłeś. Że twoje serce, twoje pragnienia, twoje myśli, twoje sumienie, które mówi ci, co jest dobre, co jest złe, one działają dla ciebie, one żyją dla ciebie nie dlatego, że ty tego chcesz. Czasami wręcz twoje życie jakby walczyło o ciebie bardziej niż ty walczysz o nie. Jakby było w tobie coś, co naprawdę chce cię pociągnąć do życia wbrew tobie. Że nawet kiedy no, nie chce ci się, serce bije dalej. Ono walczy o ciebie. I tym twoim życiem, tym wewnętrznym życiem, to jest Chrystus. To On żyje w tobie i walczy o twoje życie, czasem nawet wbrew tobie.
To, co Piotrek powiedział, to jest najważniejsze z całego tego kazania. To jest sedno. Ale to jest też trochę abstrakcyjne. Tutaj brak konkretu. Jak zobaczyć ten konkret? Jak zobaczyć to serce, w którym Jezus żyje nasze życie? Trzeba spojrzeć tam, gdzie wydaje się, że tego życia jest najmniej. Tyle jest głosów na zewnątrz nas, które mówią nam: nie dasz rady, jest źle, poddaj się, odpuść sobie i tak dalej, i tak dalej. I my tego słuchamy. I słuchamy. I po pewnym czasie zaczynamy w to wierzyć. I wtedy my już sami sobie mówimy: jest źle, nie dasz rady, odpuść sobie, zostaw to, to nie dla ciebie. A jak my w to wierzymy, to jeszcze więcej tych głosów jest na zewnątrz. Bo słyszymy je nawet tam, gdzie ich nie ma. I jest tak dużo sił, które ciągną nas w dół, tak dużo mocy, która chce nas przewrócić, a my stoimy. To jak duża musi być ta siła, która trzyma nas na stojąco? Skoro widzimy dużo siły, która chce nas przewrócić, a mimo tego stoimy, musi być jakaś siła, jakaś moc, która powoduje, że będziemy stać. Jak jest tak dużo tego, co chce nas przewrócić, musi być jeszcze większe to, co nas chce utrzymać. To jest trochę jak w astronomii. Jak patrzymy, że jakieś obiekty tak kręcą się, to zakładamy, że tam w środku musi być coś bardzo ciężkiego, co ich ściąga do środka. Chociaż tego nie widzimy. I my nie widzimy tej siły, która nas trzyma pionowo. Ale skoro jest tak dużo siły, która nas chce przewrócić, to jak wielka jest ta siła, która trzyma nas do góry? I tą siłą, która w naszym sercu mówi: stój, idź do góry, jest właśnie Chrystus. Chrystus, twoje życie, które walczy o ciebie, on walczy nie tylko przez ciebie. Pomyślcie sobie, ile razy było tak, że staliście, tak symbolicznie, że staliście nie dlatego, że wy mieliście siły, ale tylko dlatego, że ktoś stał obok i cię trzymał i nie pozwolił ci upaść. I to też jest życie Chrystusa. Te serce bijące tego człowieka obok ciebie, w nim też żyje Chrystus. Ten sam Chrystus, który walczy o ciebie. I on walczy przez ciebie, o ciebie, nie tylko właśnie przez ciebie, ale przez innych ludzi. Często przez jakieś takie zbiegi okoliczności, przypadkowe spotkania z ludźmi, którzy powiedzą wam w punkt dokładnie to słowo, którego potrzebujecie. Albo wydarzenia, które idealnie się składają tak, żebyście dali radę. Że Chrystus walczy o ciebie przez tego człowieka obok. Przez nas wszystkich. Może jest tak, że on walczy o ciebie przez cały świat. Przez cały wszechświat. Że całość tego stworzenia, w którym żyje Chrystus, cały ten świat walczy o ciebie. Chrystus wszystko chce wykorzystać, żeby cię utrzymać przy życiu. Jest jeszcze jedna rzecz. Czasami jest tak, że faktycznie wydarzy się najgorszy scenariusz. Że grzech, wstyd, lęk, różne rzeczy, jakieś takie symboliczne, że to serce się zatrzymuje. To także w tych sytuacjach nie jesteś sam. Nawet jeśli twoje serce przestaje bić, twoje życie nie przestaje walczyć o ciebie, bo wtedy serce Chrystusa bije dla ciebie. Wtedy nawet jeśli przegrasz, nawet jeśli na jakimkolwiek poziomie umrzesz, możesz zmartwychwstać. Możesz jeszcze wygrać tym sercem i życiem Chrystusa. Że Chrystus, twoje życie, nasze życie,
sens tego świata, to wszystko walczy o Ciebie. Tuż przed rozpoczęciem tej Eucharystii ksiądz arcybiskup Stanisław zapytał nas, czy skoro jest nas dwóch, to czy będziemy się kłócić. I kto nas zna, to wie, że to tak zazwyczaj się kończy. Tak zwykle. Że się pokłóci. I tak było w czasie przygotowania kazania. Ale to, co chcemy dzisiaj powiedzieć, to, co próbowaliśmy wam powiedzieć i sobie, o to się nie można pokłócić. Co do tego na pewno będziemy jednomyślni. Kiedy było wniebowstąpienie, tych dwóch mężów w bieli powiedziało do apostołów, dlaczego patrzycie w górę? Mogli tak powiedzieć, bo przecież apostołowie mieli pusty grób, mieli 40 dni spotkań. Oni wiedzieli, że Jezus żyje i że Jezus ich kocha. I my dzisiaj mamy przekonanie, że możemy powiedzieć wam, dlaczego patrzycie w górę? Nie potrzebujecie pustego grobu, nie potrzebujecie 40 dni spotkań z Jezusem. Nie potrzebujecie innych dowodów na to, że Jezus żyje, bo wy jesteście dowodami na to, że Jezus żyje. Każdy z was jest dowodem na to, że Jezus żyje. Ty wiesz, że On żyje. Ty wiesz, że On cię kocha.